Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj kopiuję stylizację Natalii Szroeder, więc zapraszam Was do oglądania. Skopiowałam kilka stylizacji, tak jak zwykle. Mam nadzieję, że jednak będą trochę podobne, bo się najbardziej tego boję zawsze, że te stylizacje, które zrobię, w Waszej krytyce były niewarte. No ale zacznijmy. Stylizacja numer 1. Stylizacja numer 1 jest teoretycznie bardzo prosta, bo to jest biały golf lub szary golf, trochę za długi, krótkie spodenki i długie za kolana buty na obcasie, coś w tym stylu. No, u mnie jest taki problem, że ja i golfy trochę się nie lubimy. Po pierwsze, nie lubię, jak coś mi tutaj dotyka. Ja się czuję taka tutaj uwięziona, więc golfy to... mam tylko jeden właśnie i to różowy golf, więc pomyślałam, że może mama coś będzie mieć? Tak, mama miała dwa golfy. Tylko nie te kolory. I jedyny golf, który mi właśnie najbardziej z tych pasował, to był właśnie taki kolorowy i miał tutaj krótkie, miał krótkie rękawki, więc takie średnio wyszło, ale za to jedyne co jest wspólne, można by też powiedzieć, stylizacji, to są spodenki, tylko że ona w tej stylizacji ma takie podarte spodenki, ja mam normalne spodenki, więc jednak nie mamy nic wspólnego. Buty nie mam akurat takie z otwartą przestrzenią na palce, więc cześć mama, znowu pożyczyłam od Ciebie buty czarne i dołożyłam do tego jeszcze swoje długie skarpetki za kolana. Więc ta stylizacja wydaje mi się jedna z najgorszych skopiowanych ze mnie stylizacji, ale pomyślałam, że co z tego? To jest zabawa, więc pobawmy się. Może nie będzie aż tak źle. Jednak co wyszło? Chyba tak źle. Stylizacja numer 2. Stylizacja numer 2. Jest to bluzka z dekoltem, kurtka jeansowa i spodnie chyba na gumkę. U mnie jest prawie wszystko to samo, bo mam białą bluzkę z dekoltem, kurtkę jeansową mam, ale spodnie tutaj są trochę ciemniejsze niż ja mam, ale jedyne moje spodnie, które są z gumką, to są takie jaśnie z lekkimi ozdobami na, i kieszeniami. No ale tutaj powiedzmy, że spodnie aż tak mało je widać, bo powiedzmy z tych trzech osób ona jest najniższa, więc można powiedzieć, że to jest idealnie skopiowana stylizacja. Stylizacja numer 3. Stylizacja numer 3 to bluzka, koszula, to jest chyba koszula. Koszula fioletowo-czarna, ja mam niebieską, bo sorry, fioletów to aż tak, fioletu nie mam, więc jedyna wspólna to albo była czerwona, albo niebieska. Wybrałam niebieską, bo gdzieś, nie wiem gdzie, zauważyłam, że jest tam coś niebieskiego. Tak, to były spodenki. No i krótkie spodenki. No i stylizacja gotowa, bo to wszystko. Teoretycznie gdzieś tam zauważyłam, że jest jeszcze coś czarnego, więc to albo biustonosz, albo koszulka, więc ja mam pod tym koszulkę, ale mało tego, tą koszulkę widać, więc wystarczy ta koszulka, koszula i jeansy, więc mam 50% tej stylizacji. Stylizacja numer 4. Stylizacja numer 4 jest takie śmieszne coś, że nie miałam takiego crop topu. To się chyba nazywa crop top, co nie? Nie miałam coś takiego, gdyż mój brzuch nie jest jeszcze wystarczająco chudy, jakbym chciała. Ale pomyślałam, że dobra, byłam akurat na zakupach z mamą, pomyślałam, dobra, pójdę do działu, gdzie są ubrania, znajdę bluzkę, która ma taki dekolt, jak ona ma, i jest na ramionczkach. W domu po prostu odetnę tą część, która będzie mi niepotrzebna, i zrobię taki crop top. Tak! Świetny pomysł, Monika! Wiedziałam za bardzo. W tej stylizacji ona trochę się zgina i ma podkurczone nogi, więc u niej wygląda to, jakby miała po prostu tyle brzucha. A ja mam tyle brzucha pokazanego. Tyle! Po prostu ja w siebie krawieckie rzeczy nie wierzę. Myślałam, że uda mi się skopiować tą stylizację. No i mi się, wracając właśnie do stylizacji, udało mi się, bo skopiowałam crop top. Trochę za krótki. Mam krótkie spodenki, ona ma takim z podwyższonym stanem i ja nie mam z podwyższonym stanem, więc mój brzuch jeszcze bardziej wystaje. I ma tutaj taką, to jest chyba bluza albo, sweter, dziękuję. I ma tutaj sweter taki dzianinowy, brązowo-fioletowy, coś w tym stylu. Ja jedyny sweter, który mam podobny do tego, jest szary, więc jest to jedyna różnica. Stylizacja numer 5. Tutaj jest na stole, siedzi z jakąś tam tą pozycją. Nie wiem, jak ona to robi. Pewnie ona jest chuda, więc dlatego stół się nie złamał. Sorry, Natalia Szroeder. I tak, ma golf. Znowu. Ona chyba bardzo lubi golfy, przepraszam. I jeansowe spodnie. Moje jedyne jasne jeansowe spodnie są z dziurą, więc znalazłam spodnie jeansowe z dziurą, jasne, i wzięłam do tej stylizacji, bo teoretycznie na tym zdjęciu jest taki odblask, więc teoretycznie wywnioskowałam, że może mieć spodnie z dziurą, dlatego wzięłam spodnie z dziurą. Mądre to. No i golf. Golf ja mam inny niż ona. Typical, bo akurat jedyny golf to był znowu mojej mamy i był brązowy. Ona ma tutaj taki złocisty, piaścisty, żółty, nie wiem jak to jest. Więc to jest taki golf ona ma. I jeszcze oczywiście nie zrobiłam tych pozycji, tylko wiecie, ja po prostu się przeszłam, pokazałam i wyszłam. Więc tak. Stylizacja numer 6. Stylizacja numer 6 jest to widać tylko do połowy, więc teoretycznie mogę nałożyć byle jakie spodnie, bo i tak będą do tego pasować. Ale pomyślałam, że wezmę po prostu ciemnobrązowe spodnie, gdzie na dole będą ten ozdoby. No ale tutaj nie widać, więc mogę jakiekolwiek wziąć teoretycznie. Górę, bo tu jest góra najważniejsza w tej stylizacji. Góra to jest różowy sweter, czy to jest różowa bluza w sumie, różowa bluza z kapturem i na to jeansowa kurtka. No i ewentualnie jeszcze okulary. No i udało mi się. Teoretycznie ja nie miałam, znalazłam gdzieś tam w szafie ten Znalazłam bluzę, dołożyłam i skopiowałam. Nawet chyba mi się udało na zielonym tle, więc powiedzmy perfekto, stylizacja skopiowana. No i tak, kochani, tak właśnie wyglądało moje kopiowanie stylizacji Natalii Szroeder. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapeczki w górę. Napiszcie w komentarzu ewentualnie, kogo byście chcieli, bym skopiowała stylizację. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!